Mary, Mary, koronawirus zniknął 8 czerwca? Po prostu wyparował i można zrobić wybory. Czyli nie ma, nie ma nagłych, bardzo szybkich wzrostów liczby zachorowań, tylko mamy takie pełzające kilkadziesiąt czy kilkaset przypadków. Bardzo odważne decyzje dotyczące uwolnienia... Ja już nie wiem, mam nosić maseczkę, nie mam nosić maseczki, mam żyć, mam nie żyć, mogę oddychać, nie mogę. Beztroska obywatelska, także dużo odwagi widzę za oknem w podejmowaniu decyzji, ale równocześnie mam bardzo dużo obaw, bo zachowujemy się niedobrze. Dobrze czy niedobrze? Ma wychodzić, zostać w domu. Informuję o kilku ogniskach, m.in. w przedszkolach. Z tych oficjalnych danych porannych wynika z nich, że przybyło tam 15 przypadków. Połączmy się z Białymstokiem. Przecież mówili, że wszystko zniknęło. O tych ogniskach opowiedz. Wyparowało! Ale w dzień dziecka. Tylko. Jak wygląda w tej chwili sytuacja epidemiczna w Białymstoku? To zacznijmy od przedszkoli. Tutaj również czekamy w dalszym ciągu na wyniki testów osób, które dzieci mają indygo być przebadane, bo na razie wiemy o dwóch przypadkach zakażeń. W jednym, 39 przedszkolu, to osoba, która pracowała w dziale technicznym, a w drugim przypadku to dziecko, które przebywało ze swoimi rodzicami na kwarantannie. Oba te przedszkola zostały zamknięte wczoraj. Do 21 czerwca mają być zamknięte i część pracowników ma być przebadana, ale jak informuje białostocki samorząd, dokładnie prezydent Białegostoku Tadeusz Truskulaski, te osoby, które mają nie być przebadane przez sanepid, na koszt miasta zostaną przez samorząd przebadane. Zaczynamy start. Jeżeli chodzi o przedszkole na ulicy Witosa, wszyscy pracownicy wszyscy są przebadani. Mimo że ta osoba, u której potwierdzono, to pracownik, Matrix, można powiedzieć, techniczny, to znaczy ogólnie z obsługi, nie miała kontaktu z dziećmi, to jednak być może mogła mieć kontakty z innymi pracownikami, dlatego też wszyscy zostaną, my tak wszyscy pokryjemy te 1000 zł od jednego przebadanego i tyle pieniędzy za jednego przebadanego? Zdrowie dzieci, dobro dzieci jest dla nas najważniejsze. Jezus Maria.